Czołowi producenci smartfonów kładą nacisk na sprzedaż swoich topowych konstrukcji. Jednak nie wszystkich stać na wydanie kilku tysięcy złotych na telefon, który po dosłownie roku staje się technologicznym dziadkiem. Dlatego część producentów, zwłaszcza tych mniej rozpoznawalnych, swej niszy szuka w sprzęcie przystępnym dla każdego. Oto przed Wami przedstawiciel naprawdę tanich smartfonów, Blubu Picasso, którego cena została określona na poziomie $80, czyli w przeliczeniu około 300 zł. Zobaczmy, co znajduje się w pudełku. Przed nami Blubu Picasso w całej okazałości, to znaczy pudełko jego. Dość skromne, jak widać. Tutaj najważniejszą informacją jest ta naklejeczka z boku. Jak widać, urządzenie zostało przygotowane na rynek europejski. Język angielski, hiszpański, rosyjski, portugalski i ładowarka przystosowana na Europę jest zaznaczone. Tutaj jeszcze ciekawostka, został wyprodukowany 22 marca 2016, czyli niedawno. No dobrze, zobaczmy w takim układzie, co znajduje się w środku. Dobieramy się do środka i dość nietypowe spakowanie. Jest. Co my tu mamy? Trochę nam się wysypało. Mamy ładowarkę, kabel do ładowarki, krótką instrukcję. Krótka instrukcja i oczywiście bohater naszej mini recenzji całej okazałości. Cena super, zawartość pudełka typowa. Zobaczmy, co oferuje Blubu Picasso za tą cenę. Sercem smartfona jest 4-rdzeniowy MediaTek MTK6580A z taktowaniem 1,3 GHz. Do tego 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci na dane. To całkiem sporo, gdy popatrzymy na inne konkurencyjne konstrukcje w podobnej cenie. Ekran to słuszne 5 cali w technologii IPS, pracujący z rozdzielczością 1280x720. Zastosowana bateria ma pojemność rzędu 2500 mAh. Za komunikację odpowiada moduł Wi-Fi i Bluetooth 4.0. W telefonie znalazło się też miejsce na dwie karty SIM i na kartę rozszerzenia pamięci do 32 GB. Smartfon posiada dwie kamerki i obie, zarówno ta przednia, jak i tylna, mają rozdzielczość 8 megapikseli. Nad wszystkim czuwa Android 5.1, jednak producent już zapowiedział aktualizację do wersji 6.0. Niebawem przeczytacie pełną recenzję na naszym portalu, link pojawi się gdzieś tutaj. Zapowiada się hit cenowy przy całkiem niezłej konfiguracji. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Warto jednak podkreślić, że smartfonu nie ma jeszcze w polskiej dystrybucji, jednak jak się dowiedzieliśmy, już są takie plany. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia niebawem. Cześć!